Oto nasza pocztówka, którą uzyskaliśmy na poprzednich zajęciach, składająca się z wielu obrazów. Teraz będziemy chcieli pochwalić się pocztówką, która będzie się składała tylko z dwóch obrazów. Jak widzicie, to są te same zdjęcia, już je tutaj sobie przygotowałem na dwóch warstwach. Jedno zdjęcie jest nad drugim. To jest to drugie poniżej i to jest to powyżej. I teraz bym chciał, żeby, ponieważ wysyłam to do rodziny, żeby ta osoba była widoczna tu po prawej stronie, w otoczeniu kosodrzewiny, ale tu po lewej stronie chcę właśnie taki rozległy widok. No niby nic prostszego. Zaznaczam sobie, nawet niekoniecznie musi to być ta część z drzewem, to może być o, na przykład ta część, o, Ctrl-C, Ctrl-V, wklejam to, wyłączam widoczność tej warstwy, z której to zapożyczyłem. No i teraz sobie to tylko przesunę w odpowiednie miejsce. Proszę bardzo, gotowe. Niemniej nie podoba mi się granica między tymi zdjęciami. Ja bym wolał, żeby to było takie płynne przejście. Czy możemy to zrobić? Oczywiście tak, tylko zdjęcia muszą na siebie nachodzić. To się kończy tutaj, ten fragment. Więc przejście mogę zrobić, powiedzmy, odtąd dotąd, na tym odcinku. Więc tutaj będzie tego zdjęcia trochę więcej, tego mniej, ale nie ma znaczenia. Mogę też to włączyć, o, tą część i te dwa zdjęcia, o, to i to, na siebie nachodzić, nachodzą w 100%, więc mogę wybrać dowolne miejsce, gdzie one będą graniczyć ze sobą. No to dobrze. Może skorzystajmy z tego widoku częściowego, bo wybraliśmy go nieco lepszego, bez tego drzewa po lewej stronie. I teraz tak, tą warstwę tutaj muszę wyżej dać, ona zasłania tę i tu, gdzie będzie zasłaniać, ta warstwa musi być przezroczysta. W tym celu prawy klawisz dodaje maskę warstwy. Na początek biała, dobry wybór, dodaj. Co to znaczy ta biała? Weźmy sobie pędzel, tylko może troszeczkę większy, o, na przykład tak od razu 100 i będziemy malować. Jeżeli maluję, przełączam się, proszę zobaczyć, mogę się przełączyć między warstwą a jej maską. Jestem teraz na obrazie, czyli na tej warstwie. Jeżeli maluję po obrazie, to maluję po prostu po tej mojej warstwie takim kolorem, jaki wybrałem. Cofnijmy to. A jeżeli maluję po masce na czarno, pamiętamy, że maska jest biała, no to może nie w tym miejscu malujmy, tylko w tym miejscu, to będzie mi przebijać to, co jest pod spodem. Tak? No i pięknie, to jest fragment tamtego zdjęcia. No czy ja chcę tyle, czy więcej, to już nie ma znaczenia, tylko cały czas jest tutaj taka brzydka, sztywna granica. No mógłbym zrobić twardość, o, twardość tego pędzla. Tak, i już ta granica jest taka bardziej płynna, tak, między tymi fotkami. Ja tutaj za daleko pojechałem, mówię, zdjęcia muszą się zazębiać, tak, muszą na siebie nachodzić w tym miejscu, gdzie chcemy, żeby była częściowa przezroczystość. No więc nie zupełnie o to mi chodziło. Spójrzmy jeszcze, że mogę zobaczyć sobie całkowicie maskę warstwy, wyświetlaj maskę warstwy i teraz widzimy to, co tam namalowaliśmy. Może tą twardość zwiększymy i co tu jeszcze zrobimy? Zmieńmy kolor. Zmieńmy na dowolny inny, ale tak naprawdę i tak zostanie zamieniony na skalę szarości. No tu weźmy taki. O, tu widzimy taką plamę. Zobaczymy, co się stało z naszą maską. Wyświetlanie maski warstwy wyłączymy. I co tu mamy? Tu mamy częściową przezroczystość, czyli skala szarości oznacza od białego brak przezroczystości, do czarnego pełna przezroczystość, skala szarości to jest częściowa przezroczystość. I właśnie to za chwilę wykorzystamy. Cofniemy te operacje, które tu wykonaliśmy. O, i teraz przełączamy się na maskę warstwy. W tej części mniej więcej, o tutaj, tu gdzie macham pędzelkiem, będę gradient rysował. No to tak. Włączamy sobie wyświetlanie maski warstwy, żebyśmy widzieli na początek ten gradient. O, tu mamy to narzędzie, gradient. Może na niebiesko to tak trochę słabo, ale aha, bo tu mamy między szarym a niebieskim. No to zmienimy te kolory na biały, czyli brak przezroczystości, i czarny, czyli pełna przezroczystość. No i wybieramy sobie gradient. No to proszę bardzo, gradient. No taki.
taki, tak? Tu mamy bez przezroczystości, tu mamy pewną przezroczystość. To chyba będzie na odwrót potrzeba, tak? O, raczej escape w tą stronę bym to zrobił. O. Odtąd, dotąd będą się zdjęcia przenikały za tym. W porządku. I znosimy maskę warstwy. Jak widzimy, to zdjęcie zanika, a tutaj już mi wychodzą góry. Czy w tym miejscu? No może jeszcze nie, może skorygujmy troszeczkę. Tak naprawdę tylko nie tu maluję, tylko po masce warstwy. Mogę to robić już. Escape. O. Tu i tu mogę. O, popatrzymy, jak to wygląda. Nie na masce warstwy. Oczywiście malujemy po masce warstwy, ale widzimy, jakie to ma zastosowanie do jej przezroczystości, do przezroczystości samej warstwy. Czy to jest to, co mnie interesuje, czy tak chcę, czy może tak? No, sami sobie ustalcie, wybierzcie, tak? Czyli zupełnie inne podejście do multipocztówki. Znowu dwa fragmenty i jeszcze sobie przypomnimy szybciutko, jak się napis tworzy. Oczywiście to trzeba zaakceptować. Enterem to zrobiłem i szybciutko napis. 55, cookbook może być. Znowu pozdrowienia, pozdrowienia z Kotliny Płockiej. Pozdrowienia, pozdrowienia, coś nie wychodzi, wienia z Kotliny Kłodzkiej. W porządku, teraz szybciutko filtry, światło i cień, rzucanie cienia, zmniejszmy to, zwiększmy krycie, promień rozmycia, brak praktycznie, troszeczkę na minusie jest. No może ktoś woli z lewej strony góry ten dzień. Ja wolę go jednak tam z prawej na dole. Może jest troszeczkę za wyraźny, więc rozmycie troszeczkę damy. O, takie pozdrowienia z Kotliny Płockiej. Jak ktoś chce, może oczywiście inny kolor ustawić. Co kto woli, tak? I teraz możemy to sobie oczywiście jeszcze przesunąć w takie miejsce, gdzie będzie mi najbardziej pasowało. I to jest nasza multipocztówka składająca się z dwóch fotek w wersji drugiej. Dodajmy jeszcze jako ciekawostkę, którą dzisiaj nie wykorzystaliśmy. Tutaj sobie wrzućmy pewne zdjęcie do góry i zasłońmy nim naszą multipocztówkę, że jeżeli chciałbym częściową przezroczystość na całym zdjęciu jednorodnie, no to oczywiście tu mam taki pasek krycie danej warstwy. No to proszę bardzo, tak? Nasze zdjęcie, ono jest coraz bardziej przezroczyste, a pod spodem wychodzi to, co jest przygotowane poniżej, czyli nasza multipocztówka, tak? I tutaj zerowe krycie, czyli nasza multipocztówka jest widoczna. Wracam i znowu niemal w pełni zasłonięte, a teraz już w pełni zasłonięte. Ale naszym zadaniem oczywiście jest